brak słów, to jest piękne, Bóg jest wielki. Idąc nie, myślałam, że nie dam rady, ale modlitwa czyni cuda i jestem tu, gdzie jestem. Dziękuję, bo mam znaczy, co dziękować i o co prosić. O uzdrowienie córki z nowotworu, tarczycy, o ile jest to Twoją wolą, Panie Boże. Niech się wypełnia Twoja wola, Panie Boże. Pielgrzymka jest dla mnie takim odcięciem się od prawdziwego świata, a zatrzymaniem się takim nad tym, nad swoją wiarą, takimi przemyśleniami życiowymi. Jestem pierwszaczkiem, chociaż mam 75 lat. Mam znajomych, którzy tu wielokrotnie byli pełni zachwytu i entuzjazmu, więc pomyślałam, że czas najwyższy dołączyć do tej zachwyconej grupy. Widać w tym wszystkim nadzieję, tak jak się chodzi i tak dalej, to jest swego rodzaju radość i rzeczywiście, tak jak na przykład mamy rozważanie słowa, codziennie rano mieliśmy, to takie cytaty z Pisma Świętego właśnie nas podbudowują, tak, i są lepsze rzeczy do roboty niż rzucanie tego wszystkiego i niewierzenie po prostu. Cały ten czas drogi, to są też takie rekolekcje, można wiele rzeczy przemyśleć, można naprawdę spędzić super czas, ale też zbliżyć do Boga i to właśnie On nas tak najbardziej umacnia, żeby iść dalej i żeby tą nadzieję mieć i tą radość cały czas. Ta pielgrzymka na pewno uczy nas już takiej relacji w małżeństwie. Jest to gdzieś tam już przedłużenie naszego miesiąca poślubnego, więc cały czas cieszymy się i radujemy się właśnie poprzez pielgrzymkę tym, że powiedzieliśmy sobie razem tak. Jest to po prostu piękna przygoda, w której możemy jeszcze raz spotkać się tak, jak się spotkaliśmy za pierwszym razem, jak się poznawaliśmy. Na asfalcie! Jestem zachwycona tą pielgrzymką, uwielbiam ten klimat, tych ludzi i wszystko, co w ogóle ten klimat tej pielgrzymki jest niesamowity, ta bliskość z Bogiem, ta relacja, no to jest coś niebywałego, to co tutaj się dzieje, ta energia, ta jak się wchodzi na jasną górę po tym trudzie, po tych 6 dniach jest naprawdę niesamowita. I każdemu, kto się zastanawia, mogę z całym sercem powiedzieć, jeżeli się zastanawia, to niech już teraz myśli, szykuje sandały, bo naprawdę warto. Jesteśmy siostrą misjonarii na Islandii, Holandii i jesteśmy tutaj na Jasna Góra razem grupę Biała Zielona. Viva la Virgen, viva! Z Panem Bogiem! Staramy się pomagać, staramy się być po prostu ludźmi. Być z ludźmi i być ludźmi. Pomagać, chodzić w czarnych sutannach, chociaż jest troszeczkę gorąco, nie powiem. Ale naprawdę warto. Naprawdę. Tyle je dobra możemy doświadczyć, idąc od swoich współbraci, idąc od ludzi, którzy nam pomagają na drodze. Jest niesamowite przeżycie. Myślę, że każdy z nas, mimo tego, że jest wierzący, to powinien też budować to wspólnotę wokół siebie, tak? I może bardziej angażować się w to życie Kościoła, żeby też pokazywać na zewnątrz, że ta wspólnota jest ważna i warto ją budować. Zatęskniłam za Panem Bogiem. Mieszkam w Warszawie. Jestem dziennikarką motoryzacyjną. Obracam się w show biznesie bardzo dużo. Dużo różnych rzeczy widzę. I powiem szczerze, że widzę taki mały chyba ruch, taki nawrotowy, że ludzie tęsknią za tą naszą kulturą, polską kulturą, tradycją, rodziną, tymi wartościami, religią, Bogiem. Ludzie za tym tęsknią, bo prawdziwy patriotyzm to jest też Bóg. Ta radość, a w ogóle przede wszystkim ten moment, kiedy wchodzimy na Jasną Górę, to jest najcudowniejsze. Przed chwilą syn się mnie pytał, bo jestem mamą też, a czemu ryczysz? Wprost, tak się zapytał mnie, czemu ryczysz? A za każdym razem łzy się pojawiają, bo czuję ogromną radość, wspomnienia z poprzednich lat, to jak to przeżywałam, jak przeżywam teraz, no nie wiem, no to jest cudowny moment. Spotykając na drodze, drodze ludzi wspaniałych, cudownych, to jest to, co możemy właśnie tak naprawdę zobaczyć, to piękno w tych drugim człowieku. I nie dajmy sobie powiedzieć, że świat jest brzydki, że są zimni ludzie, są przepiękni, przecudowni, pomagają nam na każdym kroku, otwierają własne domy, karmią nas, są wspaniali i dziękuję Bóg zapłać za was wszystkich, którzy nas przyjmowaliście do domu.
myślę, że to widać na trasie, jak ludzie przychodzą czasem ze łzami w oczach, nie dość, że nas goszczą, to jest jedna rzecz i za co im bardzo dziękujemy, ale wychodzą, machają, cieszą się, że to świadectwo jest, że jest ta wspólnota kościoła, także przepiękny znak i cudowne świadectwo. I really have to thank to thank all the other Polish people that we encountered during our pilgrimage, because they showed a lot of charity, a lot of they helped us a lot. It might be a small thing, but it's important when people just interrupt their daily life to come out from their homes and wave their hands at you to say hello. You're sharing your pilgrimage with also the locals. You're not alone in a foreign country. Codziennie zbieram bukiet kwiatów po drodze i składam gdzieś tam na ołtarzu, jeśli mogę. No i nie wiem, zobaczę, jak się uda, to zaniosę Maryi, a jak nie, to chociaż wniosę jej pokazać. Sakramenty święte, jest to podstawa. Każdy sakrament daje siłę. Na przykład mieliśmy sakrament pokuty, który jak gdyby oczyszczał nas. Później każdego dnia sakrament Eucharystii dodawał sił, że idziemy z Jezusem pełni, czyści. No i jeszcze w białych podkoszulkach. No, pięknie. Krzyż jest złowicką pieszą pielgrzymką już od wielu lat. Natomiast niesiony przez pielgrzymów przez całą drogę ma pewną symbolikę, bo to jest krzyż. Ale niesiony, ciężki krzyż, niesiony w trudach, przez piachy, przez drogi, to daje jeszcze więcej i do myślenia, ale warto, myślę, że warto. Różne są intencje. Każdy pielgrzym niesie w sercu swoje intencje. Też wiadomo, dla mnie też taką intencją jest właśnie zdrowie mojej rodziny, ale też mam taką intencję o przyszłość kaszubszczyzny, tak? Ja jestem nauczycielem języka kaszubskiego, więc tę kaszubskość mamy zawsze tutaj też w sercu, tak? Ludzie rozpoznają na przykład, już pytają się, a to po strojach to widzimy, że Kaszubi. No mówimy, tak, to Kaszubi. My nie wstydzimy się tego, że jesteśmy Kaszubami, jesteśmy z tego dumni, czyli po kaszubsku my jesteśmy całe buśny. Ale pamiętamy, że przede wszystkim jesteśmy Polakami, ale regionalnie jesteśmy Kaszubami. Po kaszubsku do wszystkich ledzy i z Jasnej Góry, no i wszystkich płelków i wszystkich kaszubów. Chcemy trzymać z Błega, tak jak nam mówił to Jan Paweł II, strzeżcie tych wartości. I pozdrowimy wszystkich bardzo serdecznie i do ucieczy. To jest nasz symbol regionalny. Tak naprawdę my mieszkamy w okolicach Głuchowa i to są stroje głuchowskie. Nasze regionalne i my po prostu uwielbiamy podtrzymywać tą tradycję. Młodym ludziom chcemy przekazać tą dalszą piękną tradycję, jakie kiedyś stroje były, jakie były tradycje. A w tradycjach zawsze jest siła i moc. Jesteśmy Polakami. Brońmy tego. Uważam, że jesteśmy kolebką chrześcijaństwa w Europie, także pokazujmy ludziom, chwalmy się tym i cieszmy się tym. Jestem patriotką, kocham nasze ludowe stroje i z dumą prezentuję mazowieckie pasiaki. No, wydaje mi się, że to są kwestie połączone. Maryja i patriotyzm, kochanie Boga, Jego Matki i Ojczyzny. Warto podkreślać na każdym kroku. Polskość to jest nasz największy skarb. Powinniśmy, nie możemy pozwolić, żeby dzieci zapominały, kim są. Cudze chwalicie, swego nie znacie, a Polska jest jedna. To jest w nas, Polska jest w nas, nie na zewnątrz, ona jest w nas, a jeżeli widzimy przejawy zewnętrzne, to tym bardziej cieszy.
Że my mamy zawsze jeden dzień pielgrzymkowy, który jest w intencji ojczyzny. To jest taki dzień patriotyczny i wtedy właśnie szczególnie modlimy się o pokój, o Polskę, o to, żeby jakby wszystko było w naszym kraju tak, jak powinno być. I myślę, że ta modlitwa za ojczyznę jest najbardziej potrzebna. Jeździmy w barwach 24. Pułku Łanu z Kraśnika. Mundur 36. wzór, kawaleryjski, przedwojenny, przed II wojną światową. Zorganizowane były zawsze pielgrzymki konne. No to jest się tak mało popularne jest, no ale chcę to otworzyć, powrócić do tradycji łańskiej. Tak, dla nas taka pielgrzymka na Jasną Górę jest nie tylko właśnie takim wymiarem czystej służby Bogu, ale jest to też wymiar patriotyczny. Też właśnie jak prezentujemy się w mundurach, to jest dla nas pokazanie, oddanie się całym życiem właśnie tej służbie. Na przykład jeżeli są msze święte i kończymy już zawsze modlitwą harcerską, w której wyraźnie mówimy, że Ciebie i Ojczyznę, czyli Pana Boga, Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć. I to jest dla nas taki wyznacznik, kierunkowskaz w życiu. Na polu walki nie ma niewierzących. Wszyscy chcą przeżyć. Teraz mamy czas pokoju i prosimy o pokój, Królową Pokoju. Przez całą drogę rozważaliśmy naszych przodków, braci i siostry, którzy podjęli ten niesamowity trud walki w Powstaniu Warszawskim. Idą przede wszystkim Polacy, ale wspólnie z naszymi sojusznikami z NATO, z Amerykanami, z żołnierzami ze Słowacji i z żołnierzami z Niemiec. Popieluszko Jerzy był święcony w tym istym roku, jako i ja. Czyli jesteśmy równako kniazmi, równakie roki. Samozrejmy, że stało się to, co się stało, czyli on zomrel jako mučenik jeszcze za czas komunizmu. Ale potem som bol na jego hrobe pri parafii św. Stanisława w Warszawie. Bol som na mieste jeho mučenickej smrti vo Vloslavku. No a pochopiteľne sa ku nemu modlím ako k môjmu priateľovi. Predovšetkým bol verný svojmu kňazskému povolaniu a bol verný človeku a právam človeka, voľnosti, slobode človeka. No a aj v tejto dobe treba nám bojovať, válčiť o človeka, o jeho dobro. A dobro človeka nie je možné bez Pána Boha, bez vzťahu k Bohu. Čiže v tomto nám je ešte veľkým vzorom a aj veľkým pomocníkom. We are really proud that we are invited here to Poland for this outstanding ceremony. It's our first time here and it is excellent to see how united all the participants are. It's outstanding for us. It is a great feeling generally being here, a great opportunity to not only represent my faith group and also to come here as, you know, to come here with a group of soldiers from the state of Illinois to represent the state of Illinois and the United States Army. It's a great feeling, it's a great honor to be here. Walking down the road and just like seeing the church, you know, it feels like yes, we've done a thing and I'm very proud of myself. I'm proud of the team and everybody else that's here as well. I'm proud of this Polish Army. Jest bardzo dużo dzieci, młodzieży, też i starsze osoby. Wiadomo, są też osoby, które już chodzą 30 raz, prawda? Zapraszamy, zachęcamy, naprawdę jest to taka atmosfera rodzinna. Pomagamy sobie nawzajem. Mamy nadzieję, że to piękne doświadczenie dla nich, to wychowywanie w wierze, no będzie nam tutaj owocne, że Maryja nam pobłogosławi. No i przede wszystkim pomoże zaszczepić w tych młodych właśnie to pielgrzymowanie, które no chcielibyśmy, żeby tak jak my, oni kiedyś ze swoimi dziećmi właśnie też tutaj przyszli. Do matki przyprowadziłem dzieci, które odnalazły się.
i są wyzwolone z różnego rodzaju nałogów. Jest nas 40, mówią, że Alibaba i 40 rozbójników przyjechało na Jasną Górę, ale nie będziemy grabić, tylko chcemy podziękować Matce Bożej za nowe życie. Dlatego, że ja należę do wspólnoty AA i koledzy zaproponowali, żeśmy wzięli synów. Chętnie wziąłem, jestem z niego bardzo dumny. Wyznałem mu w jednym z kościołów pierwszy raz tak solidnie, kiedy trzeźwieje, że go kocham. Przytuliliśmy się do siebie, nie mogę. Wakacje nasze planowane są pod pielgrzymkę, bo nasza grupa jest taka typowo rodzinna, że my no, wszyscy czujemy się wspólnie razem dobrze, więc dla nas to też jest taki fajny czas. Oprócz modlitwy też taki wspólny czas spędzony razem. Wielki obowiązek, który mam tutaj do wypełnienia jako ojciec, dlatego też no, staramy się wychowywać dzieci po polsku i w wierze katolickiej. Bardzo fajne, bo jestem po raz drugi w życiu. W tamtym roku co prawda byłem na jednym dniu, a teraz byłem na całej. I to przez dzieci jest bardzo fajne, bo doświadczyłem tego, że pielgrzymka to jest jak rodzina. Można tak jakby wyznać wszystko i dowiedzieć się jeszcze innych rzeczy. Chodzi o to zjednoczenie. W tych czasach jest to bardzo ważne, aby zjednoczyć ludzi i po prostu pokazywanie naszej wspólnoty. To jest też dla nas bardzo ważne. No i pokazać ludziom, że są jeszcze coś młodzi, którzy potrafią wierzyć w Boga. Swego jednorodzonego dał, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. O Jezus, Jezus! No, kardynał Wyszyński był wyświęcany w naszej parafii, w katedrze wrocławskiej, także jak najbardziej jesteśmy związani z kardynałem. A to jest wielka postać nie tylko dla Polski, ale i dla świata. Myślę, że warto brać z niego przykład. To był ksiądz, od którego przede wszystkim można czerpać wiedzę, poszanowanie dla drugiego człowieka i przede wszystkim miłość. Zwróćcie uwagę na naszą grupę. Jesteśmy szczęśliwi i myślę, że nie ma osoby, która tutaj teraz jest zawiedziona tym trudem, który przeszliśmy przez te kilka dni. Dla mnie kardynał Wyszyński jest no, przede wszystkim wzorem pasterza, ojca diecezji naszej, tak, który opiekował się księżmi, ludźmi i jesteśmy zaproszeni do tego przez jego wzór i wstawiennictwo, żeby tą misję kontynuować dziś w świecie. Pierwszy raz na pielgrzymkę zabrał mnie mój tata w 1979 roku i od tej pory staram się podążać z pielgrzymką paulińską. Jest to pielgrzymka właściwie wyjątkowa, bo w pierwszych jakby latach była jedyną pielgrzymką, która dostała pozwolenie, żeby w ogóle wyjść i pielgrzymować, więc jest najstarszą pielgrzymką, no i moje serce tutaj bije. Przewodnikiem naszej grupy byli zawsze Paulini, mamy powołanie z naszej grupy, brata Rafała, który jest jakby naszym dzieckiem grupowym, wyrósł z nami. No i teraz jest pomocnikiem ojca przewodnika i prowadzi nas na Jasną Górę. No ja już nie mogę na nogach, ale na wózku. I z tego powodu, że mogłem głosić hałę Matki Bożej, jestem bardzo, bardzo zadowolony i cieszę się bardzo. Wszystkiego dobrego życzę pielgrzymom wszystkim, żeby w ich modlitwie trud był przyjęty i przedstawiony przez Matkę Jasnogórską, naszą Królową i Matkę Ukochaną, swojemu Synowi. Amen, amen, amen.